Cześć, dzień dobry, czy właściwie dobry wieczór. Witamy na kanale 365 dni o piłce. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, a razem ze mną Paweł Jantura, kanał Niski Pressing. Cześć, Paweł. Cześć, dobry wieczór. Witajcie, witajcie, witajcie. Jak niski pressing, to i dużo tematów poświęconych Miedzi Legnica. Natomiast jeżeli chcecie więcej usłyszeć o samej Miedzi, zapraszamy na kanał Niski Pressing. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Natomiast dzisiaj skupimy się na większości meczów minionej kolejki, ale też właśnie pod lupę weźmiemy sobie między innymi Wisłę Kraków czy Miedź Legnica. Natomiast myślę, że dobrym punktem wyjścia do dyskusji będzie spojrzenie na miniony weekend, jak wyglądała ta kolejka ligowa, jeżeli chodzi o wyniki. Zaczęliśmy sobie ją w Bielsku. Pod Beskidzie podzieliły się punktami z Górnikiem Łęczną. Miedź Legnica wspomniana poległa w starciu z Odrą Opole 1-2. Lechia Gdańsk wygrała w szalonym spotkaniu z GKS-em Katowice 5-1. Remis w Rzeszowie w meczu Resowia Polonia Warszawa. Motor Lublin przegrał z Wisłą Kraków 1-4. Skromna wygrana Chrobrego Głogów 1-0 z Arką Gdynia. Następnie wysokie zwycięstwo Wisły Płock z GKS-em Tychy, a na sam koniec Znicz Pruszków Stal Rzeszów 2-1, a także porażka Zagłębia Sosnowiec z Termaliką Brookbet Nieciecza. Zanim sobie dokładnie wejdziemy w te tematy minionej kolejki, a więc kolejki 9, chciałbym Ciebie, Paweł, zapytać o takie Twoje pierwsze wnioski, jeżeli chodzi o ten miniony weekend. No pewnie głównie powiemy o Miedzi Legnica, natomiast takie generalnie Twoje pierwsze spojrzenie, jeżeli chodzi o te wydarzenia z poprzedniego weekendu. Ja powiem tak, analizując tą minioną kolejkę, może moja opinia jest na zapas, może za wcześnie, może będę musiał to odszczekać, ale ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy świadkiem odbudowy wielkich firm w pierwszej lidze byłych ekstraklasowiczów. Mam tu na myśli no, Wisłę, przede wszystkim obydwie Wisły, Wisła Kraków, Wisła Płock, wystarczy rzucić okiem na wyniki, a także Lechię Gdańsk. Po fatalnym początku Gdańszczan, zresztą wszyscy wiemy, co tam się działo, to był po prostu klub mem. Lechia wraca na dobre tory, po prostu Lechia jest coraz silniejsza. Lechia zmontowała skład i to chyba zaczyna działać. I ja bym się wcale nie zdziwił, jak za jakiś miesiąc Lechia będzie naprawdę w ścisłej czołówce tabeli. Po bardzo przeciętnym starcie Wisły Płock, również na wciarze, pod wodzą trenera Marka Sagenowskiego, no, wyglądają coraz lepiej. Wisła Kraków, no to jak niektórzy mówią, taka drużyna Wańka Wstańka w tym sezonie, w tamtym sezonie było podobnie, ale na pewno będziemy o tym meczu jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale naprawdę efektowne zwycięstwo 4-1 w Lublinie robi wrażenie i naprawdę ja myślę, że jesteśmy świadkiem rozkręcania się tych wielkich firm w pierwszej lidze. Dwie Wisły, Lechia Gdańsk, naprawdę te drużyny, ja w nich upatruję głównych kandydatów do awansu, chciałem powiedzieć, ale jak wszyscy doskonale wiemy, pierwsza liga, styl życia, te kandydaty do awansu to mamy tutaj z 10, jeżeli nie więcej, ale naprawdę te wielkie, wielkie marki na zapleczu Ekstraklasy będą się liczyć i w ten weekend wysłały taki jasny, głośny, wyraźny sygnał. No wiadomo, no dokładnie. Pierwsza liga no to jest przede wszystkim liga nieprzewidywalna, liga przewrotna, natomiast też jeżeli chodzi o tę atrakcyjność, no to wyciąga do nas ręka, powiedziałbym, sama formuła z uwagi na to, że są te baraże, no i w teorii te 6 drużyn minimum walczą o awans, natomiast wiadomo, że w tak naprawdę to jest 10-12 ekip, które gdzieś tam się będą biły najpewniej do samego końca. Zerknijmy sobie jeszcze raz na terminarz gier, przejdę sobie od razu do oceny, czy właściwie omówienia meczu pod Beskidzie Górnik Łęczna, a zaraz Tobie dam głos, jeżeli chodzi o to spotkanie Miedzi Legnica z Odrą Opole, bo jestem przekonany, że masz tutaj swoje wnioski, jeżeli chodzi o, no właśnie, pytanie, czy kryzys, czy nie kryzys Miedzianki. Natomiast krótko o meczu pod Beskidzie Górnik Łęczna, no trzeba przyznać, że podopieczni Ireneusza Mamrota idą jak burza, bo oczywiście przerwana ta pasa 5 zwycięstw z rzędu, natomiast myślę, że tutaj sympatycy Łęcznej no nie mają zbyt wielu pretensji, jeżeli chodzi o to spotkanie, bo mecz taki fajny, wywalczony, no i też myślę, że ważny aspekt tego, że tutaj musieli gonić wynik. Pod bramka Piotra Starzyńskiego, która padła, no to ona jakby dała w konsekwencji remis, natomiast początek trudny, tutaj ekipa z Bielska postawiła swoje warunki gry, niezły występ Janoty i generalnie tą drużynę dobrze się ogląda, mówię o Podbeskidziu, mimo tego, że nie zawsze są wyniki, no to jednak widać tutaj kompatybilność, powiedziałbym dobrą organizację gry i też taką konsekwencję w dążeniu do celu, bo ta drużyna ma nazwiska, ma powiedziałbym przemyślany plan, jeżeli chodzi o te spotkania, ale nie zawsze te wyniki idą w parze z tym, w co chce grać, po prostu Podbeskidzie, a Łęczne trzeba chwalić, chociaż trzeba też pamiętać, że spadła z tego fotela lidera.
lidera. Chciałbym cię zapytać o kolejny mecz, bo myślę, że równie ciekawy. To jest oczywiście to spotkanie w Legnicy między Miedzią a Odrą Opole. Miałem przyjemność gościć u was w programie Niski Pressing i tam zapytaliście mnie, czy myślę, że to będzie taki kluczowy mecz właśnie dla Miedzi Legnica. No bo umówmy się, mecz kluczowy, ale też arcytrudny z uwagi na to, że rywal Odra Opole, no to jest generalnie drużyna nieprzyjemna. Drużyna chyba, która była trochę spisywana na straty, natomiast w tym sezonie pokazuje, że może grać i że jest niebezpieczna, no i przejechała się na tym troszeczkę Miedź Legnica. Powiem tak, Odra Opole wygrała w Legnicy jak najbardziej zasłużenie, mimo, co warto podkreślić, ja mam nadzieję, że to kibice Odry się na mnie zbytnio nie obrażą i mnie nie hejtują, ale mimo, że nie pokazała w Legnicy nic nadzwyczajnego, to była bardzo, Odra zagrała bardzo solidnie, bardzo odpowiedzialnie taktycznie, przede wszystkim bardzo dobrze wyglądała defensywa Odry Opole, kierowana przez Rzemłę i byłego defensora Dukli Praga Pirocha i generalnie no, Miedź zderzała się z tą opolską ścianą, opolskim murem i nie potrafiła znaleźć recepty. Natomiast no, mówię, Odra była groźna, konsekwentna, do bólu, ale to ja powiem tak, Odra jest liderem, tak, ale nie uważam, że gra najlepszą piłkę w tej lidze na tą chwilę oczywiście, ale tutaj no, liderowi, co liderowi należy się tutaj oddać hołd i ta bardzo solidna postawa Odry wystarczyła na, co warto podkreślić, bardzo słabą tego dnia Miedź. Tak jak tu wspominałeś, nasz program Niski Pressing, myśmy analizowali, myśmy przed tygodniem zadawali pytanie, zadyszka czy kryzys? Wtedy jeszcze nie byliśmy pewni, no, po meczu z Odrą Opole, no, również po pucharowym wtorkowym meczu z Arką Gdynia, no już można odpowiedzieć chyba sobie na to pytanie. To jest kryzys. Miedź znalazła się na wirażu, jest po prostu w kryzysie, Miedź jest pod formą. W meczu z Odrą Opole Miedź praktycznie nie stworzyła ani jednego poważnego takiego zagrożenia pod bramką Odry. Były jakieś tam strzały, przeważnie strzały były niecelne albo gdzieś tam były blokowane. Generalnie jakieś takie tam dorzucanie piłki w pole karne, natomiast nie było takiej czystej, klarownej sytuacji, ani jednej jakiejś czystej, klarownej akcji. To generalnie trochę rządził przypadek. Miedź jest po prostu na dzień dzisiejszy w bardzo słabej dyspozycji. Jakby tak patrzeć w te liczby, no to one nie kłamią. Miedź po raz ostatni wygrał 20 sierpnia ze Stalą Rzeszów w Legnicy. Później przypomnę dwa remisy, dwie porażki i teraz jeszcze trzecia porażka w Pucharze Polski z Arką i po prostu Miedź ma duży problem. Duży problem ma trener Radosław Bella, bo Miedź zaczęła świetnie, teraz jest w kryzysie i teraz, a jak wszyscy doskonale wiemy, dobrych trenerów poznaje się po tym, jak wyprowadzają, jak zarządzają tym kryzysem, trzymając się języka korporacyjnego. No i zobaczymy, jak teraz tutaj młody szkoleniowiec Miedzi Legnica sobie z tym poradzi. No generalnie Miedź ma duże kłopoty. No właśnie, Paweł, bo chciałem cię zapytać też a propos tego terminarza, tego co się działo, no to chciałoby się powiedzieć, niech ten wrzesień już się kończy, natomiast tragedia. Pewnie mówiliście o tym w programie Niski Pressing, ale one gdzieś tam nam się terminowo nałożyły, no i nie byłem w stanie jakby obejrzeć. Natomiast jakby twoja diagnoza i twoje spojrzenie wchodząc głębiej w ten temat, bo faktycznie ta słaba forma, czym może być podyktowana i czy w ogóle jest możliwe znalezienie jednej takiej właśnie przyczyny, czy to jest zadyszka, brak paliwa, czy może fakt, że rywale rozczytali już tę drużynę Miedzi? Bo jakby jeszcze kończąc i uzupełniając, bo też patrzyłem na tych rywali, no to trzeba przyznać, że terminarz był trudny, bo Miedź ma naprawdę no, kozaków, jeżeli chodzi o ten wrzesień. Tak, oczywiście, Miedź miała bardzo, ten wrzesień to był fatalny wynikowo, ale to rzeczywiście, tak słusznie zauważyłeś, Miedź miała bardzo trudny terminarz, miała bardzo trudnych rywali. I teraz tak, nikt nie mówił przed sezonem, że będzie łatwo. Przypomnijmy, Miedź świetnie odpaliła, po 4 kolejkach miała 10 punktów i to generalnie w Legnicy to było takie lekki szok, konsternacja taka na plus, nie? No, nikt się nie spodziewał, że Miedź będzie nawet liderem. Tutaj w klubie mówiono przed sezonem, że celem jest walka, spokojna walka o tą pierwszą szóstkę, o te miejsca barażowe. Kibice też jeszcze na lekkim kacu po tym spadku z Ekstraklasy nie mieli jakichś zbyt wygórowanych oczekiwań, kilkanaście transferów, nowy trener, młody. Także tu nie było jakichś oczekiwań. Wiadomo, że one się rozbudziły po 4 kolejkach. To mieć po tym świetnym starcie, natomiast no, trochę tutaj w Legnicy wszyscy zeszli na ziemię. Miedź popadła w kryzys, to jest jakby fakt. Gra po prostu słabiej. Miedź gra tak samo.
trener Bela stosuje no, taką dosyć nietypową taktykę. No, generalnie to w lidze, no, w pierwszej lidze to podobnie gra się tylko Termelika, trenera Lewandowskiego. Niektórzy to nazywają 4-4-2, ale no, ja też tak kiedyś próbowałem sobie to rozrysowywać, ale jednak się z tym nie zgadzam. To jest w zasadzie to jest chyba takie 4-5-0, mieć grę bez napastników. Bella, jak no, obserwatorzy pierwszej ligi doskonale wiedzą, Bella jest członkiem kościoła Marcelo Bielsy. Próbuje tą filozofię Marcelo Bielsy przekładać na boisko, przynajmniej część z tych elementów, bo wiadomo, że jeden do jednego Bielsy nie da się przenieść na boisko, ale generalnie mieć gra bez takich klasycznych dziewiątek, bez napastników, o czym świadczy choćby o obecność Kamila Drygasa. Formalnie, chciałem powiedzieć w ataku, ale tak naprawdę to on nie gra w ataku. W grze Miedzi sprowadza się do tego, że najbardziej ofensywnymi piłkarzami są skrzydłowi. Ci skrzydłowi, a więc Michalik i Antoni, czyli odkrycia początku startu sezonu, no generalnie mocno teraz ci panowie spuścili z tonu, ale z tonu spuścili wszyscy piłkarze Miedzi. Miedź gra dalej to samo, jest taka sama taktyka, mniej więcej podobny, to wszystko wygląda tak samo, tylko że robi to wszystko gorzej, dwa razy wolniej, bez tej dynamiki, bez tej finezji, popełnia błędy, skrzydłowi zaczęli przegrywać pojedynki jeden na jeden, a kiedyś na początku sezonu Michalik z pięciu wygrywał przykładowo trzy pojedynki, to teraz wygrywa jeden albo ani jednego i generalnie to jest ta sama filozofia, tylko że ta sama gra, to samo ustawienie taktyczne, ta sama doktryna piłki nożnej, tyle że po prostu w gorszym wykonaniu, ponieważ mam wrażenie, że piłkarze czysto po prostu są po prostu pod formą, mają po prostu zjazd. Jaki jest tego powód? Ja nie wiem, jaki jest tego powód, bo to jest pytanie w zasadzie do trenera Belli, czy też do członków jego sztabu szkoleniowego, bądź też piłkarzy. Wiadomo, że piłkarze niechętnie o takich rzeczach rozmawiają. Ja mam jakąś taką teorię, mam swoją teorię na ten temat, ale nie wiem, niekoniecznie, ja nie wiem, czy w rzeczywistości tak jest, ale z pewnością całkiem możliwe, że to jest tak, że podczas tego krótkiego letniego okresu przygotowania piłkarze Miedzi mocno popracowali, a trener Bella jest z tego znany. Ta forma została przygotowana na początek sezonu, natomiast teraz jest ta sinusoida, po prostu trochę idzie w dół. Jest ten zjazd fizyczny i ja mam wrażenie, już oglądając Miedź, że jesteśmy tego świadkiem, że Miedź po prostu ma problemy fizyczne, a grając w takim systemie preferowanym przez trenera Bella, to naprawdę musi być przygotowanie fizyczne na 100%. Mi się wydaje, że piłkarze Miedzi brakuje teraz tego maksa fizycznego i stąd problemy. Ja myślę, że ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o Miedź. Ja myślę, że trener Bella sobie poradzi z tym kryzysem i wyciągnie drużynę z tego kryzysu. I to jest dopiero dziewiąta kolejka. Oczywiście. To jest dopiero dziewiąta kolejka i po prostu to jest, nie można oczekiwać od żadnej drużyny w tej lidze, w tym Miedzi, że będzie grała regularnie przez cały sezon, bardzo dobrze punktowała. Każda drużyna będzie miała gdzieś tam swój jakiś tam swoje problemy w tym sezonie i Miedź akurat ma teraz. Mm-hmm. No tak, no umówmy się, że taka powtarzalność na poziomie nawet wygrywania 3-4 spotkań w skali całego sezonu to jest coś niebywale trudnego i właściwie ciężko też o to wymagać, natomiast faktycznie to jest... Ja jeszcze chciałem dodać, jeżeli mogę. Tak. Miedź ma jeszcze problemy też personalne, bo to jakby ten temat tak przynajmniej w krajowych mediach trochę przechodzi jakby taki mało zauważony, ale Miedzi brakuje Floriana Hartherca, który był no, jedną z ważniejszych postaci w tych pierwszych kolejkach. Niemiec jest skontuzowany, wróci dopiero, z tego co wiem, to jeszcze z miesiąc potrwa ta jego pauza. I Miedź ma duży problem właśnie tam po lewej stronie. Jeszcze chciałem dodać o tych swoich spostrzeżeniach co do ustawienia, bo Miedzi brakuje, Miedź gra bez napastników, to właśnie to kibice często w Legicy wytykają, którzy nie do końca zgadzają się, no, którym nie do końca się podoba. No, no kibic ma swoje prawa, nie musi zawsze tej taktyki rozumieć, ale kibic przychodzi na stadion i widzi, że Miedź gra bez napastników i tak patrząc, to ta rola generalna, główna rola skrzydłowych objawia się w liście strzelców goli dla Miedzi w tym sezonie, bo to jak tak popatrzysz, to Michalik ma 4 bramki. Dwie Antonik, tak? Także 6 bramek to skrzydłowi, także. A jeżeli chodzi o napastników, w klubie jest ich 5, a bramki strzela tylko Marcel Mansfeld i to tylko 2. Także to dużo mówi. Tak, no ta taktyka, gdzie tak jak ty mówisz,
nie ma faktycznie jednego napastnika, no ma pewną właśnie wadę, że no nie ma teoretycznie tego jednego piłkarza, który gromadziłby te bramki, natomiast wiadomo, no być może faktycznie mieć zaraz z tego kryzysu wyjdzie. Zerknąłbym na wydarzenia z Gdańska, bo to było równie ciekawe spotkanie. Mówię o tej konfrontacji Lechia-GKS Katowice. No to był mecz dziki, to był mecz szalony. Z całą pewnością kibice Lechii się nie nudzili, oglądając to spotkanie, bo też trzeba przyznać, że przebieg tego meczu był przedziwny. Trzeba tylko też dodać oczywiście, że Katowice kończyły ten mecz w dziewiątkę. Natomiast Fernandez dwie bramki, Bobczek dwie bramki, Olson jedna, no i trzeba powiedzieć, że taki mecz właśnie bardzo ciekawy, bardzo otwarty, ale też z perspektywy Lechii, no widać było, że ta drużyna jest głodna, no i w końcu dała kibicom tę frajdę, bo mówmy się, jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, no to mam takie wrażenie, że to jest chyba jedna z najmocniejszych ekip w ogóle w całej stawce. No też Lechici mieli to zadanie trochę ułatwione, bo pamiętajmy, że o dwóch czerwonych kartkach dla GKS-u Katowice, no i te bramki, potem już ten worek z bramkami się rozsypał, gdy Gieksa grała w osłabieniu. Ja zwróciłem uwagę, no bo to, że Luis Fernandez to jest kozak, to wszyscy doskonale już o tym wiemy, tak? Natomiast ja bym zwrócił uwagę na nowego piłkarza, bo to transfer całkiem niedawny, świeżutki, Tomasz Bobczek, młody Słowak. Właśnie, młody Słowak, nie stary Słowak, tylko młody Słowak z różą Beroku. No miał mocne wejście Smoka do biało-zielonych i tak spore fragmenty tego meczu obejrzałem i ten chłopak mi się podobał, także myślę, że tutaj trener Szymon Grabowski będzie miał sporo pożytku. Co do Lechii, to mówiłem tak we wstępie, na początku naszej rozmowy. Ja myślę, że naprawdę Lechia odpali. Ja nie wykluczam, że Lechia naprawdę będzie bardzo poważnym kandydatem do awansu. Zresztą chyba nie mają wyjścia, muszą zająć minimum drugie miejsce, bo jak czytałem gdzieś to z barażami, to może być kiepsko, bo już stadion wyprzedany na koncert Dawida podsiadły, także nie za bardzo mieliby chyba gdzie grać, nie? Chyba że na tym starym stadionie, ale ja nie wiem, czy on spełnia kryteria. No ewentualnie, jeżeli zająłby Lechia, powiedzmy to szóste miejsce, no to wówczas byłaby w roli gościa dwukrotnie, natomiast no wiadomo, takie wybieganie w przyszłość. No to może w Gdańsku taktycznie podejdą do sprawy, zobaczymy. Albo po prostu piłkarzom zostanie przedstawiony jeden cel, macie awansować z miejsca jeden bądź dwa. Nie wykluczam. Natomiast tak, no rzeczywiście trzeba tylko dodać do tego spotkania, że Lechia głodna, Lechia pazerna i dająca właśnie kibicom dużo frajdy. Myślę, że też ta gra Lechii, myślę, że wymaga stabilizacji, bo jak sobie popatrzymy na ostatnią serię Lechitów, no to jest taka mozaika złożona z kolorów zielonych, czerwonych i żółtych, no bo to jest remis, zwycięstwo, porażka i na odwrót, więc mówię tutaj o takich historiach, gdzie rzeczywiście ta powtarzalność jest na słabym poziomie, jeżeli możemy tak to powiedzieć. Natomiast Gieksa, tak jak ty powiedziałeś, no podcięta absolutnie skrzydła po tych absencjach, najpierw Shibaty, potem Jędrych, no i ciężko było konfrontować się w dziewiątkę versus naprawdę mocna, rozpędzona i głodna Lechia Gdańsk. Ja bym cię bardzo, jeżeli mogę cię przeprosić, przy okazji Luisa Fernandesa, jak już jesteśmy przy hiszpańskim klimatu, nie pogiewasz się, jak wrócę jeszcze na cztery zdania do meczu Miedź Odra Opole? Pewnie, słucham, dlatego... Wiesz co, no bo tak dużo o Miedzi, wiadomo, mówiliśmy, ale liderowi należy się respekt i kilka zdań jeszcze chciałem tutaj o Odrze Opole, a mianowicie o kimś, kto zrobił na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o Odrę Opole, tutaj jest wspólny mianownik z Luisem Fernandezem, bo chodzi mi o piłkarza z Hiszpanii, Borja Galán, autor pierwszej, zresztą przepięknej bramki, ale naprawdę nie jest piłkarz przypadkowy, był piłkarz Deportivo La Coruña, Herculesa Alicante, czy też Alcorcon i Logroñes. Warto pamiętać, że ten chłopak w swoim piku był wyceniany przez Transfermarkt na 700 tysięcy euro. I ja myślę, tak jak tak sprawdziłem jego liczby wiosną, bo przyznam się, że wiosną go nie widziałem, bo bardziej koncentrowałem się na Ekstraklasie z wiadomych względów, bo tam występowała Miedź, no to chłopak zagrał 13 meczów, 4 bramki. Teraz już ma 4 bramki, 1 asystę i to, co on pokazał w Legnicy, to naprawdę robiło wrażenie, to był dla mnie najlepszy piłkarz meczu. Miał jeszcze 2 setki, zmarnował, ale zrekompensował to pięknym uderzeniem i naprawdę tutaj w Opolu, Odra Opole ma naprawdę fajnego hiszpańskiego piłkarza. Okazuje się, że ciekawi hiszpańscy piłkarze biegają po boiskach pierwszej ligi, nie tylko w koszulkach czerwonych z białą gwiazdą.
Tak. No wiadomo, hiszpańska Wisła, natomiast faktycznie Borja Galan twarz tego projektu. Ja myślę, że chyba też taki człowiek, na którym to wszystko jest oparte u trenera Noconia i wygląda to rewelacyjnie. Warto też dodać, że miał zostać wyciągnięty do Górnika Zabrze, ale ostatecznie do żadnego transferu nie doszło. Myślę, że możemy przejść do następnego spotkania, bo chciałem też dwa słowa poświęcić meczowi Motor Lublin Wisła Kraków, no bo umówmy się, był to szlagier, było to spotkanie, które elektryzowało i o którym też dużo się mówiło już po spotkaniu. Mowa też nie tylko o tych, powiedziałbym, sytuacjach na boisku, ale też tego, co leciało z trybun, ale też chciałbym Cię od razu zapytać, bo tutaj mamy pytanie z czatu, nasz wspólny, dobry znajomy, Maciej Matwiej pyta. Dzień dobry, panowie, mam pytanie do gościa. Jakie ma zdanie o Gonçalo Feio? Trener z przyszłością, czy źle wychowany prostak? No i tutaj myślę, że możesz rozpocząć tę dyskusję w sprawie, no generalnie meczu Motor Wisła, ale też właśnie najpierw skupić się na trenerze gospodarzy. Tym razem Gonçalo Feio nie rzucał na konferencji prasowej już nikogo, aczkolwiek oglądałem tę konferencję prasową i tam no było dosyć ciekawie, tak? Była, no generalnie było... Jak zawsze. Jak zawsze, tak. Gonçalo Feio równo... No, on dbał o to, żeby nie było nudno, natomiast no, na pewno tym razem to nie on był negatywnym bohaterem tego meczu. Niestety byli nim kibice Motoru Lublin, no, którzy wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło w Lublinie. W Lublinie właśnie tutaj widzimy, co się wydarzyło. Piłkarze Wisły Kraków zostali obrzucani butelkami, pewnie będą jakieś kary, no kompletnie niepotrzebne. To oczywiście wiadomo, że to jest absurdalne, głupie zachowanie. Nie popieram czegoś takiego i nikt chyba normalnie nie popiera takiego zachowania. Ja nie wiem, czy to... Ja nie wiem, no bo bardzo dużo się o tym mówi i pisze, ale tak jakby tak nie przypomina się wydarzeń z poprzedniego sezonu. Ja nie wiem, oczywiście to nie jest żadne tłumaczenie, ale w świecie kibiców, którego ja nie do końca go ogarniam, bo tam logiki mało czasami, ale z tego co pamiętam, to w poprzednim sezonie, kiedy Wisła Kraków grała w Motorze Lublin w meczu Pucharu Polski, przegrała zresztą 0-1 i odpadła z tych rozgrywek, kibice Wisły Kraków wrzucili racę na boisko, to nawet jeden z piłkarzy Wisły musiał salwować się ucieczką i tam też była niezła zadyma, nie wiem, czy to nie jakiś rewanż, tam generalnie napięte te stosunki są chyba między kibicami z Lublina i Krakowa. Szkoda, że to się tak skończyło, po prostu bo mam duży niesmak, ponieważ Motor Lublin to naprawdę fajny projekt, ja bardzo tutaj kibicuję temu projektowi. W Lublinie nie było przez wiele lat piłki na poważnym poziomie. Widać, że ci kibice w Lublinie są głodni, są spragnieni tej poważnej piłki. Tam ponad 12 tysięcy widzów, o ile się nie mylę, ponad 12 tysięcy widzów na tym meczu. Atmosfera, generalnie to mógłby mecz spokojnie być mecz z ekstraklasy. Naprawdę, jestem pod wrażeniem, dlatego takie kluby jak Motor Lublin powinny grać w ekstraklasie, a przynajmniej w pierwszej lidze. Jestem jak najbardziej za. Dużo się działo też na boisku i wolałbym się na tym skoncentrować, ale Maciek mnie pytał, no skończyło się to niesmakiem, ale to jakby to nie ma nic wspólnego ze sportem, ale Maciek tutaj Matwiej mnie pytał o Gonçalo Feio. Tak, o trenera. O Gonçalo Feio. Ja przede wszystkim uważam, że to jest świetny trener. To jest świetny trener, zresztą, który nie tyle co ma warsztat trenerski, też potrafi dobrze zarządzać szatnią. Zresztą wystarczy posłuchać wypowiedzi piłkarzy, który Gonçalo Feio prowadzi. Piłkarze wskakują za tym trenerem w ogień i po prostu i są całym sercem za nim. Natomiast no niestety ma swoje deficyty. Zapala mu się czasami czerwona lampka, odkleja mu się coś w głowie, no i po prostu te jego zachowania są niedopuszczalne. Ale też zwróćmy uwagę, tutaj nie chcę się tutaj jakby wchodzić w buty adwokata trenera Feio, ale ostatnio jakby trener Motoru trochę spokojniejszy, nic tam się nie dzieje ostatnio, z tego przynajmniej nic nie słyszałem, także może trochę się uspokoił, ale no i dobrze, bo to ja uważam, że tacy trenerzy, takie barwne, nietuzinkowe postacie, które co ważne, mają dużo do powiedzenia, bo bardzo to jest kolejny atut trenera Feio, że on bardzo fajnie, ciekawie potrafi opowiadać o piłce, zresztą po polsku. To też trzeba przyznać, że naprawdę ma te zdolności językowe, skoro ten polski tak w miarę szybko ogarnął. Także ja generalnie trenera Feio oceniam na plus. Bardzo ciekawa postać, warto mu się przyglądać. No tylko generalnie tutaj, żeby się w głowie nic nie odklejało i będzie w porządku. Natomiast no, oczywiście wiadomo, trudno pochwalać te wszystkie jego zachowania.
z przeszłości, no ale każdy popełnia błędy, czasami nawet kilka. Trzeba wierzyć, że trzeba dawać kolejne szanse. Ja myślę, że też każdy ma swoje granice i też nie szukam jakby argumentacji za. Mówię tutaj o Gonzalo Feio, czy też kibicach Motoru. Tutaj widzę, że też jeden z kibiców na czacie w sprawie tego meczu Motor Wisła pisze, cytuję, chłop po golu biegnie w stronę piknikową, a nagle zawraca i zmienia kierunek na młyn Motoru. Żeby tam zrobić ślizg, to było zrobione z premedytacją. Oczywiście no, te środowiska Prowokacja. Kibiców, o których ty wspomniałeś, no rzeczywiście rządzą się trochę swoimi prawami i są pewne, no tak, powiedziałbym, rzeczy dopuszczalne, wiadomo, na granicy dobrego smaku. Natomiast faktycznie, takie sceny, które oglądaliśmy, które zresztą pokazywałem na tej prezentacji, no faktycznie to jest skandal, to jest fakt, nad którym trzeba się pochylić i trzeba wyciągnąć pewne wnioski, no i po prostu sprawcy muszą zostać ukarani. Natomiast dwa słowa o samym meczu, bo myślę, że warto temu spotkaniu też poświęcić dosłownie jeszcze minutkę, zanim przejdziemy sobie do ostatniego meczu. No to na pewno tak, Wisła, która żyje z błędów rywali, Motor, który ma problemy, bo to nie jest tylko ta porażka właśnie z Wisły Kraków, tylko później, całkiem niedawno, bo wczoraj z Puszczą Niepołomice i generalnie ten projekt Gonzalo Feio, który tak fajnie wystartował na początku sezonu, no bo mówiło się, że to jest drużyna, która żyje zwłaszcza w końcówkach, no bo wiele tych meczów odwracanych w końcówkach spotkania, czy to jest doliczony czas gry, czy właśnie już ten moment, kiedy ten zegar tyka i jest blisko, no to w tym meczu bardzo słabo, jeżeli chodzi o defensywę. Mam wrażenie, że niektóre bramki sami o sobie, właściwie Motor strzelił, natomiast Wisła w końcu skuteczna i w końcu na odpowiednim poziomie organizacji, ale też, co ciekawe, bo oglądałem też kilka podcastów poświęconych Białej Gwieździe i generalnie kibice Wisły nie wychwalają pod niebiosa tę drużynę za ten mecz, bo jakby widzą jeszcze rezerwy i to, co można tutaj poprawić, natomiast wynik z rywalem wymagającym na jego terenie, no to na pewno jest sprawa bardzo fajna i taki promyczek nadziei na lepszą przyszłość. Ja powiem tak, miałem wrażenie, że tak Wisła rzeczywiście nie zagrała jakiegoś wielkiego meczu, tak? Bo jakby ten suchy wynik by na to wskazywał, tak? Wygrali 4-1 na bardzo trudnym terenie z bardzo mocną drużyną. Natomiast rzeczywiście Wisła nie zagrała jakiegoś wielkiego meczu. Ja powiem tak, Wisła zagrała wyrachowanie. Była strasznie wyrachowana i tak jak ty słusznie to powiedziałeś przed chwilą, że żyła z błędów Motoru. Z premedytacją, z zimną krwią wykorzystywała błędy, dosyć proste błędy lubelskich defensorów, ale była taka wyrachowana, z zimną krwią, zagrała bardzo odpowiedzialnie, no i zgarnęła bonus w postaci 3 punktów za to. Ja myślę, że ja będę się upierał, cały czas powtórzę to, że Wisła Kraków będzie punktować coraz lepiej i jeszcze te kilka tygodni poczekamy i Wisła doszlusuje do tego topu ścisłej czołówki tabeli. Taka jest moja opinia. No zobaczymy. Może się mylę. Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że tutaj, zwłaszcza z perspektywy fanów, kibicy Wisły Kraków, że się nie mylisz i twój nos ciebie nie zawodzi. O typach też powiem na sam koniec, o naszych przewidywaniach dotyczących następnej kolejki, w ogóle całego sezonu, bo myślę, że już pewne wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć. Natomiast na sam koniec magazynu, jeżeli chodzi o stricte spotkania, chciałbym spojrzeć na wydarzenia z Płocka i konkretnie mecz Wisły Płock z GKS-em Tychy, bo przede wszystkim mówimy o drużynie Dariusza Banasika, która, no nie ukrywajmy, ma pewny kryzys. Oczywiście była po drodze wygrana przed tygodniem z Motorem wspomnianym, który, no tak jak ustaliliśmy, no nie może się, powiedziałbym, nie można nawiązać do tego fajnego startu sezonu, natomiast faktycznie Płoczanie, no to jest drużyna, na którą się przyjemnie patrzy i która w końcu zaczęła grać tę piłkę, którą kibice chcieli oglądać przed sezonem, bo na początku to wyglądało kiepsko, dużo remisów, dużo takich meczów, powiedziałbym, przepchanych, natomiast teraz to jest naprawdę ekipa, która fajnie gra w piłkę, 3 zwycięstwa z rzędu, no i też nie może dziwić to miejsce w tabeli, no bo tak jak widzimy na załączonej grafice, to jest lokata 5. Ta Wisła Płock się rozpędza, tak jak już mówiłem, razem z Wisłą Krakowską i Lechią Gdańsk. No i co, warto pamiętać, że mają super strzelca Łukasz Sekulski, już 2 bramki w tym meczu i 7 bramek na koncie i przewodzi klasyfikacji ligowych strzelców. To bardzo ciekawy zawodnik, którego od dawna obserwuję. Piłkarz z ciekawą przeszłością, bo przecież pamiętamy, że grał nawet na Severii. I tam też bramki zdarzało mu się strzelać, także tutaj ten Sagorowski na pewno będzie miał sporo pociechy z tego zawodnika. Wisła się rozpędza i to też upatruje w tej drużynie jednego z kandydatów do awansu bezpośredniego. Co do meczu z Tychami, ten mecz różnie mógł się ułożyć. Pamiętajmy, że Radecki nie strzelił karnego i potem to już poszło w drugą stronę. Także naprawdę tutaj 4-1 suchy wynik wskazuje, no jeżeli ktoś tego nie oglądał, to naprawdę może się tutaj mieć taką, jakąś taką błędną opinię, ale
co nie zmienia faktu, tak jak tutaj mówiłeś, no Wisła Płock wygrała zasłużenie, była w przekroju całego meczu, była zespołem lepszym. Ja może kilka zdań też o GKS-ie, który podobnie jak Miedź Legnica miał fantastyczny początek. Teraz trochę... Dość niespodziewanie też. Tak, tak, też trochę w sumie niespodziewanie, tak? Chociaż niektórzy po cichu typowali tych do awansu, ale to chyba też takie dyżurne typowanie, bo to przed każdym sezonem, od kilku lat już GKS Tychy zgłasza te aspiracje. Natomiast mnie bardziej przekonywało nie samo, że Tychy, ale że GKS Tychy, ale bardziej osoba trenera Banasika, który, no ja mówię już tak, może to takie wyświechtane termin, że jest specjalistą od awansów, ale ja wolę mówić, że to jest po prostu bardzo dobry trener i który jak popracuje dłużej, a w polskich warunkach drugi sezon rzędu to jest dosyć, to już jest długo. W tamtym sezonie pracował, teraz też pracuje i dlatego tak myślałem, że te Tychy będą mocne. Ale faktem, że zaskoczyli podobnie jak Miedź, świetnie rozpoczęli, teraz jest trochę słabiej. Zwróćmy uwagę, gdzie leży problem. GKS Tychy. Miedź gra słabo teraz czy w Legnicy, czy w delegacji, natomiast GKS Tychy ma ewidentny problem w meczach wyjazdowych. Trzy porażki z rzędu na wyjazdach w Głogowie, w Gdyni, w Głogowie i w Płocku. U siebie GKS punktuje, na wyjazdach przegrywa i to jest tutaj chyba największy problem trenera Banasika na obecną chwilę. Kończąc, reasumując, na pewno był to jeden z najlepszych meczów kolejki Wisła Tychy. Tak, tak, no Wisła może się podobać, natomiast mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że nawet jakby ten karny został wykorzystany, no to i tak Wisła tutaj by być może nawet sięgnęła po komplet, bo widziałem taki ogień w oczach podopiecznych Marka Saganowskiego, no i tak jak ty mówisz, no po prostu piłkarsko była tę klasę lepsza, natomiast faktycznie GKS od tego pamiętnego meczu z Arką, kiedy trener Banasik został wyrzucony na trybuny, no ma jakiś problem i nie jest w stanie gdzieś tam nawiązać i grać tą swoją piłkę. Zerknijmy na sam koniec, na koniec magazynu, na terminarz. Piotrze. Ja cię jeszcze, jak mówimy o, ja wiem, że to były ważniejsze mecze, ten mecz może nie przejdzie do historii polskiej piłki nożnej. Tak, w porządku, nożnej, masz głos. Ale warto wspomnieć, Znicz Pruszków, Stal Rzeszów 1-2, grały drużyny z dołu tabeli, które w tym sezonie będą walczyć o utrzymanie, ale ja uwielbiam takie historie, dlatego nie mogę sobie tego odmówić. Dwie bramki 17-letniego Szymona Łyczki. Ja powiedziałem, kocham takie historie. Chłopak 17 lat, wchodzi, strzela dwie bramki na poziomie pierwszej ligi. Warto zapisać sobie to nazwisko i obserwować tego chłopaka. Także Szymon Łyczko, wielkie brawa. Tak, zdecydowanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Łącznie 4 gole i asysta, jeżeli chodzi o ekipę Stali Rzeszów. No i myślę, że faktycznie taka też nadzieja, myślę, że nie tylko tej drużyny, ale w ogóle być może nawet polskiej piłki, tak. bo ta młodzież naprawdę jest utalentowana, co pokazała. Ostatnio słyszałem właśnie taką wypowiedź, że w Rzeszowie będą coraz odważniej stawiać na takich młodych piłkarzy. Także zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Trochę tych nazwisk padło, Piotrze, to już naprawdę ostatnie zdanie ode mnie, bo sporo tych piłkarzy różnych wyróżniliśmy. Ja myślę, żeśmy pominęli jeszcze jedną postać, bo od tego meczuśmy zaczęli, pod Beskidzie Górnik Łęczna. Tam pominęliśmy, dla mnie, jeżeli chodzi o moje subiektywne opinie, no to po prostu MVP meczu, golkiper Górnika Maciej Gostomski, były bramkarz Legii Warszawa, Lecha Poznań. No już, że obroniona jedenastka, bodajże chyba tam z 6-7 statek doliczyłem, które Gostomski wyciągnął, no kapitalna postawa bramkarza i myślę, że to właśnie on zapewnił, uratował Górnik Łęczna od porażki z Góralami. Ale w ogóle, jeżeli jesteśmy już przy Gostomskim i też tak puentując ten temat nazwisk, no to trzeba powiedzieć, że na ten moment chyba najlepszy bramkarz Fortuna pierwszej lidze, 5 razy zagrał na 0, w ogóle chyba jakąś taką drugą młodość swoją przeżywa doświadczony golkiper, który już ma 35 wiosen na karku. Natomiast zerknijmy sobie na koniec. I sporo klubów w CV. Tak, tak, no i też to jest taka twarz, powiedzmy, ekstraklasna, bo grał właśnie w wielu klubach, utytułowany, natomiast w tym Górniku czuje się chyba bardzo dobrze, zresztą pokazuje to w ostatnich meczach. Spójrzmy na Paweł, na terminarz. Z tych wszystkich spotkań, które tutaj widzimy, na pewno nie możemy przejść obojętnie obok tej derbowej rywalizacji, a więc Miedź Legnica, Chrobry Głogów, ale mówimy też o derbach Rzeszowa, Stale Resowia, no i takich umownych, w cudzysłowie, derbach Wisły, no bo Wisła Kraków, Wisła Płock. Któreś z tych spotkań najbardziej do Ciebie przemawia, elektryzuje? Masz tutaj swojego takiego faworyta, jeżeli chodzi o najciekawszy mecz? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o aspekt czysto sportowy, no to bez dwóch zdań, Wisła Kraków, Wisła Płock. To jest mecz, dla którego warto usiąść w fotelu wygodnie, zapiąć pasy, jak mawiał klasyk, i odpalić telewizor. W moim przypadku, jeżeli
bliżej, to warto oczywiście na ten mecz pójść osobiście. Także tutaj to bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o aspekt sportowy. Natomiast no, tutaj no, ja będę subiektywny, no, ja jestem legniczaninem i dla mnie mnie najbardziej elektryzuje, jeżeli chodzi tak sercowo, wiadomo, mieć Legnica, Chrobry Głogów, derby regionu. Derby jak to derby, wiadomo, emocje, wielkie święto piłki nożnej w Zagłębiu Miedziowym, no i to po prostu tutaj tym meczem żyje cała Legnica. Zobaczymy, jak to będzie faworytem, oczywiście mieć, ale generalnie mieć, zawsze kto gra z Chrobrym jest faworytem, ale niekoniecznie wygrywa. Historia meczów Miedzi z Chrobrym, ta najnowsza powiedzmy, bo tu w Legnicy historia piłki nożnej dzieli się na epokę przed Andrzejem Dedeą i po Andrzeju Dedele, która dodajmy, zaczęła się w 2011 roku, no to w epoce Andrzeja Dedeły tam mieć z Chrobrym, no to ma raczej taki ujemny bilans, to Chrobry może pochwalić się lepszym dorobkiem. Powiem tak, na szczęście trenerem Chrobrego głównie jest już Ireneusz Mamrot, który prowadzi obecnie Górnika Łęczna, ponieważ no, to była w Legnicy obowiązywało hasło klątwa Mamrota, gdy trener Mamrot bodajże tu przez 6-7, już teraz nie pamiętam, może się mylę, sezonów prowadził Chrobry, mieć nigdy nie wygrała z Chrobrym. Gdy trener Mamrot odszedł z Chrobrego, poszedł do Jagiellonii Białystok, natychmiastowo oczywiście Miedź wygrała z Chrobrym, odczerwała tego Chrobrego. Także tu jest nadzieja, no i no, w Legnicy wszyscy czekają na przełamanie Miedzi, ale już o Miedzi dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Chrobry ma swoje problemy, ale ja myślę, że na boisku w starciu z Miedzią Legnica nie będzie ich widać, bo to wielokrotnie tak było, że Chrobry przyjeżdżał do Legnicy jako drużyna broniąca się, gdzieś tam pamiętająca się z tyłu tabeli, a w meczu z Miedzią kompletnie tego nie było widać, podwójna motywacja, noże w zębach i piłkarze w pomarańczowych koszulkach tutaj wyjdą w Legnicy na murawę walczyć, także to będzie ciekawy mecz. Derby Rzeszowa, na pewno też polecam kibicom, no, no ja mówię, derby, ja uwielbiam derby, ja, one nie zawsze może jakością imponują, ale zawsze na boisku dużo się dzieje ciekawego, jest walka, jest fajna atmosfera na trybunach, także te derbowe dwa spotkania na pewno, jeżeli chodzi o jakość czysto piłkarską, no to wiślane derby, tak jak to powiedziałeś. No na pewno to jest mecz, który na pewno mecz, dla którego warto poświęcić czas. Mm-hmm. No tak, no grają swoje imieniczki, no i też drużyny, umówmy się, głodne ekstraklasy i chętne tego powrotu. Tak Wisła Kraków 2 lata, natomiast Wisła Płock no niedawno. Spadło niewykluczone, że pojedynek dwóch Beniaminków przyszłorocznych, także być może, oglądamy. Tak. No i też taka pora, myślę, że dająca komfort kibicom, no bo o tej porze zazwyczaj nie ma spotkań, więc można się tutaj sfokusować na Fortuna pierwszej lidze. Tak z kronikarskiego obowiązku dodałbym też na pewno ten mecz Arki z Motorem. Też myślę, że mecz, który może być ciekawy, no i na pewno jesteśmy ciekawi, jak zagrają liderzy. A więc Odra Opole kontra GKS Katowice, a także Górnik Łęczna, Zagłębie Sosnowiec, no i zobaczymy, czy znów będzie zmiana lidera, no bo to ostatnie tygodnie pokazują, że cały czas jest tam ruch, jeżeli chodzi o tabelę, a zwłaszcza czub tej tabeli, bo cały czas mamy nową drużynę na samym szczycie. Paweł Jantura był ze mną, kanał Niski Pressing, zachęcamy, bo to jest kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o Miedź Legnicę, piłkę w tym regionie i generalnie dużo smaczków i analiz pomeczowych. Bardzo Ci dziękuję, Paweł. Bardzo dziękuję, Piotrze, dziękuję Wam, kochani. Super, dziękujemy także, zachęcam oczywiście do innych materiałów, za tydzień we wtorek magazyn poświęcony Ekstraklasie, natomiast dzień później, a więc równo za tydzień w środę magazyn poświęcony kolejnej kolejce Fortuna pierwszej ligi. Dzięki wszystkim serdeczne, pozdrawiamy i do zobaczenia. Trzymajcie się.